Szanowni Państwo, zaprosiłam dzisiaj Państwa po raz kolejny na konferencję prasową, bo chciałabym się zająć sprawą radomskiego lotniska i podsumować to, co w tej sprawie już zostało powiedziane. Dzisiaj wysłałam do marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika, pismo. To pismo Państwo otrzymacie za chwilę. Pismo, w którym no, zadaje kilka pytań. Moim zdaniem najważniejsze jest pytanie, dlaczego wypowiedzi marszałka województwa mazowieckiego, no, te, które prezentował, i wypowiedzi objawiające pewną niechęć czy dystans do radomskiego lotniska, są sprzeczne de facto ze strategią rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku, bo w tej strategii mowa o kilku lotniskach, nie o jednym lotnisku, tylko o lotniskach regionalnych, i w tę strategię siłą rzeczy wpisuje się również Radom. Natomiast to, co mnie oburzyło, to projekt strategii województwa mazowieckiego do 2030 roku, bo tam już lotnisko w Radomiu nie zostało wymienione. Tam nie mówi się w ogóle o lotnisku, które miałoby funkcjonować od września w naszym mieście. To oczywiście ten brak tego zapisu dla miasta, dla regionu jest groźny, bo od tego, czy się w tej strategii znajdziemy, czy nie, no będzie zależało, czy Radom będzie miał szansę występować o jakieś wsparcie unijne chociażby dla tej inwestycji, więc jest niezwykle ważne, by ten zapis w strategii województwa mazowieckiego się znalazł, a z przykrością muszę stwierdzić, że został on pominięty. A więc te najważniejsze pytania, które chcę zadać panu marszałkowi, brzmią: jakie są powody, dla których w projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku w części rozwój i transport nie został wpisany port lotniczy w Radomiu, natomiast jako strategiczne w rozwoju komunikacji wpisane zostało wyłączone obecnie z użytkowania lotnisko w Modlinie? Jakie są przyczyny odejścia od zapisów o wspomaganiu rozwoju obszarów pozametropolitarnych zawartych w zaktualizowanej i obowiązującej strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku w części stworzenie sieci lotnisk regionalnych? To są dwa kluczowe pytania. Jedno o stan obecny, a drugie o przyszłości. Uważam, że znacznie ważniejsze jest nawet to pytanie, które dotyczy strategii do 2030 roku. My musimy zrobić wszystko, by lotnisko w Radomiu w tym zapisie się znalazło, bo ten zapis będzie się wiązał z możliwością później uzyskiwania bądź nie przez nas funduszy na tę inwestycję. Ale to nie są jedyne tematy, które poruszyłam w piśmie do pana marszałka Struzika. Z internetu dowiedziałam się, że na zlecenie marszałka województwa mazowieckiego zrobiono audyt, który dotyczył lotniska w Radomiu. Z nieoficjalnych informacji, przepraszam, nawet z oficjalnych, bo na jednym z portali ta informacja w skrótowej formie, ale się znalazła. Z tych informacji wynika, że ten audyt wypadł bardzo dobrze dla lotniska w Radomiu. Kolejne pytanie, dlaczego pan marszałek nie upublicznił tych informacji, tych wniosków z audytu? One w zasadzie nigdzie nie zostały przez niego
zaprezentowane. To, co się dowiadujemy, to się dowiadujemy właśnie z portali jakby mimochodem. Natomiast uważam, że pan marszałek, będąc tutaj w Radomiu, powinien powiedzieć przede wszystkim o tym, jakie były wyniki tego audytu. A z tego, co słyszę, to one są po prostu bardzo korzystne dla lotniska w Radomiu. To jakby pokrywa się także z opracowaniami, które są także mi znane i które można znaleźć w internecie. Polecam Państwu studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. To jest opracowanie wydane pod szyldem Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. I co czytamy w tym opracowaniu? Ja zacytuję. Najkorzystniejsze warunki pogodowe panują na lotnisku w Radomiu. Sumaryczny wskaźnik zagrożeń pogodowych WZP największe wartości osiąga w odniesieniu do lotnisk w Sochaczewie i Modlinie. Dla roku wynosi on tam odpowiednio 24 i 26%. Oznacza to, że średnio co 4 dni należy oczekiwać pojawienia się niekorzystnych zjawisk pogodowych. W przypadku Radomia WZP ma wartość 13%, a Mińska Mazowieckiego 17%. W porównaniu z lotniskiem na Okęciu mniejsze zagrożenia pogodowe są obserwowane w Radomiu i Mińsku Mazowieckim, a większe w Modlinie i Sochaczewie. Porównując wartości miesięczne wskaźnika zagrożeń pogodowych, można stwierdzić, że prawie we wszystkich miesiącach są one najniższe w Radomiu. Od 5 do 15% i jedynie w styczniu są znacząco większe, 25%. Proszę Państwa, no, ten zapis mówi sam za siebie. Lotnisko w Radomiu będzie, i wtedy kiedy powstanie, będzie prawdopodobnie jednym z najbezpieczniejszych lotnisk na Mazowszu. To jest olbrzymia szansa dla Radomia. Ale także w mojej ocenie olbrzymia szansa na rozwój dla całego województwa mazowieckiego. Przecież zupełnie nie rozumiem sytuacji, kiedy interesy północy i południa Mazowsza są sobie przeciwstawiane. Marszałek powinien dbać o to, żeby rozwijała się zarówno północna część naszego województwa, jak i południowa. Tu, szczerze powiedziawszy, nawet same odległości sprawiają, że te lotniska nie muszą ze sobą konkurować, a mogą się uzupełniać. Dla nas naturalnymi klientami, dla lotniska radomskiego, byliby pasażerowie, no chociażby ze Świętokrzyskiego, bo bardzo często mieszkańcom województwa świętokrzyskiego łatwiej jest dojechać do Radomia, aniżeli do Krakowa. Więc to są szanse, a nie zagrożenia. I w mojej ocenie zarówno pan marszałek Struzik, jak i zarząd i cały samorząd województwa mazowieckiego te szanse powinni wykorzystywać. My powinniśmy, Radą powinien współdziałać z Modlinem, a nie rywalizować. I o to też pytam. Pytam o to, jakie są wnioski z tego audytu, kiedy on zostanie upowszechniony. I kolejne pytanie, także kluczowe dla mnie. Czy działania podejmowane w przedmiotowej sprawie przez Urząd Marszałkowski są zgodne z polityką Rady Ministrów? Zobaczę, co na to pytanie odpowie pan marszałek i ewentualne pytania będę już wtedy kierowała do prezesa Rady Ministrów. Szanowni Państwo, o lotnisko w Radomiu my musimy walczyć i musi to robić cała społeczność radomska. Wszystkie siły polityczne, niezależnie od tego, po której stronie jakby tego teatru politycznego jesteśmy, wszyscy powinniśmy zabiegać, bo to jest interes
naszego miasta i interes naszego regionu. Będąc dużym centrum komunikacyjnym, Radom ma szansę złapać drugi oddech, Radom ma szansę na rozwój. Bez szybkiej kolei, bez drogi ekspresowej numer 7, zmodernizowanej na najlepiej od Warszawy do Krakowa, bez lotniska my naprawdę nie będziemy mieli szans na rozwój. Kolejnym wielkim traktem, którym też będziemy musieli się zainteresować w przyszłości, jest droga S12. No ale na razie zadbajmy przynajmniej o te trzy kluczowe infrastrukturalne projekty, które z całą pewnością Radom rozruszają. I tutaj apeluję także do innych posłów z innych ugrupowań, by w tej sprawie zadali panu marszałkowi Struzikowi stosowne pytania. Tym bardziej, że w końcu PSL jest tą siłą, która współrządzi w Radomiu i powinno się czuć odpowiedzialne za rozwój naszego miasta i regionu. Ze swojej strony mam tyle do powiedzenia. Państwo oczywiście, bardzo proszę, tutaj macie, proszę sobie wziąć to pismo. Pani poseł, a ten audyt, o którym pani wspomina, opracowany na zlecenie marszałka, on jest gdzieś w całości dostępny, czy tylko... No właśnie, ja nigdzie na niego nie natrafiłam. Mam tylko informację, że taki audyt został zlecony i on jest, ta informacja jest na jednym z portali. Natomiast nigdzie ten audyt nie został opublikowany. Jego wnioski z tego audytu nie zostały zaprezentowane opinii publicznej w całości. A uważam, że mamy prawo do takiej wiedzy. Dlatego zadaję na ten temat pytanie panu marszałkowi. Pani poseł, a jak może się przełożyć istnienie lotniska w Radomiu na miejsca pracy? Bo niektórzy mówią, że może to być 2000, a niektórzy, że 30 tysięcy takich miejsc. Jak pani uważa? Panie redaktorze, każde lotnisko musi mieć infrastrukturę. Ja pomijam już same służby lotniskowe, natomiast wokół lotnisk powstają hotele, powstają bary, restauracje, parkingi. To jest naprawdę duża szansa dla Radomia. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, ilu będziemy mieć pasażerów, ale no właśnie z tego audytu wynika, że Radom ma szansę na bardzo dużą ilość pasażerów w przeciągu najbliższych 10 lat. Ale więcej będę mogła powiedzieć na ten temat wtedy, kiedy dostanę informację o audycie i jeśli tylko otrzymam taką odpowiedź, państwo zostaniecie o tym także poinformowani. Poza tym pragnę przypomnieć, że kiedyś ktoś myślał perspektywicznie o rozwoju naszego miasta właśnie pod tym kątem. I pragnę przypomnieć, że do lotniska w Radomskiego doprowadzona jest kolej. Tam wystarczy to zmodernizować i mielibyśmy szansę na szybkie połączenie także kolejowe pomiędzy Radomiem a lotniskiem radomskim, przy założeniu, że oczywiście obecne władze państwa będą w należytym tempie modernizowały także kolej, bo tutaj co roku dowiadujemy się o przedłużeniu terminu realizacji tej inwestycji. Wtedy, kiedy ja wchodziłam do parlamentu, to był 2005 rok, władze państwa obiecywały, że ta modernizacja zostanie zakończona w 2013 roku. Odkąd mamy rządy Platformy Obywatelskiej od 2007 roku, ten termin jest sukcesywnie przesuwany. Najpierw miał być 2014-2015, a teraz słyszę nawet o 2017 roku. Oczywiście w tej sprawie także będzie po raz kolejny zapytanie z mojej strony, bo
No to nie może być tak, że prawie milionowa część mieszkańców naszego kraju zostanie odcięta od połączeń kolejowych, które no, powinny być charakterystyczne dla XXI wieku. Przecież my w tej chwili dłużej jeździmy do Warszawy, aniżeli przed wojną. Panie poseł, ja jeszcze pozwolę sobie odbiec na chwilkę od tematu i zapytam się o sprawy ogólnopolskie, a konkretnie o list Gowina, który wysłał właśnie takowe pismo do swoich wyborców z Platformy Obywatelskiej. Jedni mówią, że mu to może zaszkodzić, bo pismo to jest bardzo ostre. Inni mówią, że może mu to pomóc. Co pani o tym sądzi? Czy w ogóle jeśli dojdzie do zmiany w Platformie, czy jeśli szefem zostanie Gowin, będzie to korzystne dla Platformy i dla kraju, czy nie? A gdyby tak się stało, pewnie to by było korzystne, bo Gowin mówi wprost, ma odwagę w tym swoim piśmie powiedzieć wprost o tym, że Platforma zajmuje się tematami drugo- bądź trzeciorzędnymi. Nie mówi o prawdziwych problemach kraju, nie mówi o de facto no już tragicznej sytuacji gospodarczej, a zajmuje się no, tematami związanymi chociażby z filozofią gender, czy związkami homoseksualistów. To są tematy, które de facto mają przykryć dyskusję na temat bardzo poważnych problemów naszego kraju. A te poważne problemy naszego kraju to na niewykorzystywanie przez Polskę chociażby olbrzymiej szansy, jaką były łupki. Ja bardzo uważnie słucham zawsze wypowiedzi pana profesora Mariusza Oriona Jędryska, który no, wyraźnie krytykuje tę strategię, którą przyjął rząd polski. A widać, że konkurencja nie śpi. No, Rosjanie zbudowali gazociąg północny, budują potężny gazociąg na południu Europy i chcą nam zafundować drugą nitkę Jamału. Po co to się robi? No po to, żeby stworzyć taką infrastrukturę, którą Rosjanie będą pompowali od siebie tani gaz i wówczas, kiedy zostaną podpisane już wszystkie umowy, okaże się, że polskiego gazu w łupkach nie będzie się opłacało wydobywać. To jest polityka, która jest nastawiona na tego typu efekt. W momencie, kiedy Rosjanie zmonopolizują sprzedaż gazu, podejrzewam, że i te ceny odpowiednio będą wzrastać. Dziękuję bardzo.